Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam zaktualizowany system podarunków w sklepie Fortnite Battle Royale. Dwa tygodnie temu mogliście zobaczyć, jak wyglądałby oficjalny system podarunków Fortnite, a to dzięki grupce wydobywców danych. Po ostatnich aktualizacjach jednak miało zajść jeszcze parę dodatkowych zmian. Tym razem Alfa przy współpracy z Jarenem ponownie włączyli system podarunków w grze. Niestety, tak jak ostatnio, samo wysyłanie nie działa, ponieważ po stronie serwerów system podarunków jest po prostu wyłączony. Ale bez problemu możemy ujrzeć, jak wyglądałoby wybieranie koloru kokardki prezentu, czy parę innych ciekawostek. Udało im się także zrobić zrzuty ekranu tego, jak wyglądałoby powiadomienie o prezencie po stronie adresata. Widzicie je teraz w tle, ze wszystkimi możliwymi kolorami prezentu. Niestety, nie można go otworzyć, bo to tylko i wyłącznie puste powiadomienie. Najciekawszy jest jednak fragment filmiku, pokazujący jak wyglądałoby to w sklepie z przedmiotami, ale... Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym jeszcze raz wspomnieć, że jeśli chcielibyście mnie wesprzeć wydając VODolce, to byłbym bardzo wdzięczny, jeśli w zakładce Wesprzyj twórcę w sklepie Fortnite użylibyście mojej nazwy w grze. Ernest. Dzięki. Okej, chciałbym jeszcze podkreślić, że sklep przedstawiony w tym filmiku, który zaraz zobaczycie, jest w pełni zmodowany, co oznacza, że Alfa sam wybrał sobie co będzie w sklepie, ale sam system jest jak najbardziej prawdziwy, tylko niestety jeszcze nie działa. Zobaczcie sami. Tak samo jak dwa tygodnie temu wygląda na to, że po stronie Epic Games wystarczy tylko przełączyć system podarunków z off na on i wszystko by działało. Na pewno już dużo czasu poświęcili tej funkcji, patrząc na to, że pierwsza bezpośrednia wzmianka o systemie podarunków pojawiła się już w okolicach kwietnia. Co ciekawe, wysyłając prezent, nadal jest widoczny napis 5 daily gifts remaining. Po polsku, pozostało 5 dziennych prezentów. Co oznacza, że będzie limit, ile będzie można wysłać prezentów jednego dnia. A do tego, później pojawia się uwaga, że nie można zwrócić prezentów do samego siebie. Co zdradza nam, że prezenty w przypadku dla kogoś innego, będziemy mogli zwrócić. I to tyle. Niestety nie wiemy, kiedy to w końcu wejdzie w życie, ale mam nadzieję, że już w grudniu będziemy mogli rozdawać nie tylko prezenty przy choince, ale i w Fortnite. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!